żeby wesprzeć pana prezydenta Andrzeja Dudę. A niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, co myślimy i na kogo będziemy głosowali, musimy się odnosić do siebie z życzliwością. Musimy być dla siebie przyjaźni. O tym mówi pan prezydent Andrzej Duda. Wszyscy jesteśmy pod jedną biało-czerwoną flagą. I przywitajmy naszych kontrmanifestujących. Przywitajmy ich serdecznie. Wszyscy jesteśmy Polakami. Wszyscy razem jesteśmy pod biało-czerwoną. Gorące brawa dla naszych przeciwników. Oni tak zagłosują. W pierwszej kursie może na kogoś innego, ale w drugiej na Andrzej Duda! 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 Wspaniała atmosfera w Stoczowie. Jak patrzę na państwa entuzjazm, jak patrzę na te uśmiechnięte twarze, to jestem pewien, że zwyciężymy! 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 Słuchajcie, są z nami panie z kół gospodyń wiejskich, są z nami młode dzieciaki. Przywitajmy ich wszystkich serdecznie, gorącymi brawami. Naszej mapie. Potem pan prezydent jeszcze jedzie do rodzinnego Starego Sącza. Działamy do ostatnich minut, działamy do ostatnich szczegółów tej kampanii. Nie śpimy jak nasi kandydaci. Jesteśmy z Polakami od 6 rano. Byliśmy o 6 rano w spółdzielni mleczarskiej. Wiele punktów na naszej trasie. I Skoczów jest jedną z tych ostatnich przed pierwsza tura! 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 Panie prezydencie, zapraszamy już tutaj powoli do nas. Gościnny Skoczów, gościnny Śląsk. Witam pana bardzo serdecznie. Zachęćmy pana prezydenta okrzykiem. Andrzej Duda! 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 Myślę, że już sekundę nas dzielą od wizyty pana prezydenta tu w Skoczowie. Mam nadzieję, że państwo się cieszycie, że pan prezydent za chwilę będzie z nami!
szczęść Wam Boże. Bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, nie mogło być tej kampanii prezydenckiej, wyborczej, tak ważnej dla Polski, bez przyjechania tutaj, do Was, pod Beskid, żeby się z Wami zobaczyć. Nie mogło być. Dziękuję Wam, żeście przyjechali. Dziękuję. Za dwa dni. To jest wielkie pytanie o Polskę w przyszłości. Nie tylko przez najbliższe 5 lat, jaka ta Polska będzie i jak będą prowadzone polskie sprawy. Jak czasem mówię, czy Polska nadal będzie rozwijana, czy Polska nadal będzie szła naprzód, czy Polska będzie zwijana, czy Polska będzie się cofała, czy będziemy wracali do tego, co było przed 2015 rokiem, zanim wygrałem wybory prezydenckie, za co Wam wtedy ogromnie dziękuję. To jest dzisiaj wielkie pytanie. Czy będziemy kontynuowali to w naszym kraju, co działo się przez ostatnie 5 lat? Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Polska tego potrzebuje i że to był czas dobry dla najważniejszych wartości, którymi my jesteśmy przesiągnięci jako społeczeństwo, jako naród. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że to był czas sprzyjający wartościom, które wyznaje absolutnie większość z nas. Także i wy, a może właśnie wy. Rodzina, bezpieczeństwo, uczciwość, rzetelność, budowanie wspólnego świata zgodnie, tak, żeby można było mówić o Polsce, która chroni słabych i nie musi bać się silnych. Tak, żeby można było mówić o Polsce, która jest państwem, w którym zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Tak, żebyśmy mieli Polskę, gdzie rzeczywiście zasady konstytucyjne są przestrzegane. Zasada społecznej i gospodarki rynkowej, a więc uczciwego podziału dóbr. Gdzie władza ma to poczucie, że ma służyć ludziom, nie jakiejś wąskiej elicie, nie jakimś nie wiadomo jakim interesom. Ludziom ma służyć. Ja jeździłem w tamtej kampanii wyborczej i przez 5 lat słuchałem, co Państwo macie mi do powiedzenia w całym naszym kraju. Mówiłem przed chwilą w Rybniku, że ten dzisiejszy dzień to jest jak te moje 5 lat, jakby to ich odzwierciedlenie. Ciągle spotkania w poprzek Polski. Jadę od miejsca do miejsca i cały czas się spotykam i cały czas rozmawiam. I cały czas mówię, ale i słucham. Słucham, co Państwo macie mi do powiedzenia. Zmienia się pogoda, raz świeci słońce, raz pada deszcz. Tak jak było przez te 5 lat. Były chwile, kiedy było deszczowo, były chwile, kiedy było trudno, ciężko, ale były też chwile, kiedy wyglądało słońce i kiedy było pięknie. I to są te chwile, kiedy realizowaliśmy rzeczy, które dzisiaj wspierają polską rodzinę. Dzięki której rodzina ma dzisiaj poczucie, że znajduje się rzeczywiście pod opieką polskiego państwa. To obniżenie wieku emerytalnego, to 500+, to wyprawka dla dzieci do szkoły. To leki darmowe dla seniorów 75+. To, proszę Państwa, 13. emerytura i zapowiedź 14. emerytury. To zwolnienie młodych z podatku dochodowego poniżej 26. roku życia. Tak, to obniżenie podatków dla pierwszej grupy podatkowej, dla tych najmniej zarabiających. To wreszcie zmiana przepisów, która powoduje, że podatek w ogóle jest pobierany dopiero jak ktoś zarobi więcej niż 8 tysięcy. Tak, proszę Państwa, to wszystko stało się faktem w ciągu ostatnich lat. To wreszcie, proszę Państwa, przywrócony 50% kosztów uzyskania przychodu dla artystów, którym Platforma to zabrała i którzy przez to zarabiali mniej.
To zostało przywrócone przez nas. To zostało przywrócone moim podpisem. Tak, z całą odpowiedzialnością podpisywałem tę ustawę. Wasza decyzja, to co teraz krzyczycie, to zależy od waszej decyzji. Po pierwsze, czy pójdziecie do wyborów? Po drugie, na kogo oddacie głos? Po trzecie, czy będziecie rozmawiali z waszymi rodzinami, z waszymi sąsiadami, z waszymi przyjaciółmi, żeby ich namówić, żeby szli, że to są wybory ważne dla Polski, które przesądzą o Polsce na przyszłość, o Polsce dla naszych dzieci i być może także dla naszych wnuków. Dzisiaj mamy dziejową szansę po 30 latach od czasu odzyskania pełnej suwerenności i niepodległości. Jesteśmy mocni. Mamy wreszcie na naszym terytorium wojska NATO. Mamy na naszym terytorium wojska amerykańskie. Mamy za oceanem potężnego sojusznika, który cały czas chce nas wspierać. Którego inwestorzy, firmy amerykańskie nie boją się dzisiaj przybywać do Polski i przywozić tutaj miliardów dolarów inwestycji, jak choćby Microsoft czy Google, oferując najnowocześniejsze technologie i najbardziej nowoczesne miejsca pracy, najbardziej nowoczesne zajęcie. To jest wszystko dzisiaj w Polsce faktem. To jest dla nas wielka szansa na przyszłość. Trzeba ją wykorzystać. Trzeba to wykorzystać bez kompleksów. Polska nie jest brzydką panną. Polska jest piękna i zasługuje na szacunek. Jesteśmy dużym europejskim państwem. Jest nas 38 milionów i mamy swoje bardzo ważne, strategiczne miejsce w Europie. I tymi kategoriami musimy myśleć, czy się spotykamy, proszę Państwa, w Brukseli, czy się spotykamy w Paryżu, czy się spotykamy w Londynie, czy w Madrycie, czy wreszcie w Waszyngtonie. Właśnie tymi kategoriami powinniśmy myśleć, że jesteśmy dużym europejskim państwem. Jesteśmy ważną częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego i ważną częścią Unii Europejskiej. Tak, to jest dzisiejsza nasza rzeczywistość i powinniśmy tak właśnie rozumować i z tego korzystać. Jaki jest następny cel? Do czego zdążamy? Szanowni Państwo, Państwo bywacie za granicą, niektórzy nawet bardzo często. Wiecie, jak wygląda zachodnia Europa. Wielu z Was wie, jak wygląda Ameryka. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj możemy do Stanów Zjednoczonych podróżować i nie potrzebujemy do tego wiz. To była ważna zmiana. Zmiana, która powinna była nastąpić już dawno. Nastąpiła teraz i wdzięczny jestem za to prezydentowi Donaldowi Trumpowi, ale chcę też bardzo mocno podkreślić. Jestem wdzięczny też Wam wszystkim, moim rodakom, za odpowiedzialne podejście. Wiecie, dlaczego między innymi było to możliwe? Dlatego, że w Polsce wreszcie lepiej się zarabia. Dlatego, że w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat rzeczywiście była praca. I w wielu miejscach, gdzie jeździłem, mówiono mi, proszę Pana, u nas praca szuka pracownika, a nie pracownik szuka pracy. Dzisiaj mamy pandemię koronawirusa, ale przystąpiliśmy do absolutnie zdecydowanych i odważnych działań dla ratowania gospodarki, ale przede wszystkim dla ratowania miejsc pracy. Miliard złotych dziennie jest przekazywany polskim przedsiębiorcom po to, by ratować miejsca pracy, po to, by rodziny mogły normalnie żyć, ale przede wszystkim po to, byśmy szybko wrócili na drogę dynamicznego rozwoju, bo mamy ogromną szansę. Dzisiaj, mając to zagwarantowane bezpieczeństwo, mając szanse rozwojowe wynikające z realizowanych już inwestycji i z tych możliwości, jakie są przed nami, byłoby absolutnym grzechem i przekleństwem wobec przyszłych pokoleń, gdybyśmy tej szansy nie wykorzystali. Ja ją widzę. Polska potrzebuje inwestycji i tych małych, i tych wielkich. Trzeba je realizować, trzeba odwagi. Ja tą odwagę mam i dlatego proszę Państwa o wsparcie. Tak będę działał.
muszą być wynagrodzenia na poziomie takim jak w bogatych krajach na zachodzie Europy. W Polsce musimy żyć na takim samym poziomie jak tam, do tego zdążamy. Tylko ja Państwa zapewniam, że u nas będzie bezpiecznie, bo u nas nie ma obawy przed terrorystami i u nas nie ma obawy dzisiaj przed innymi zakłóceniami życia publicznego, takimi jak bardzo często występują dzisiaj w krajach Europy Zachodniej czy dalej. U nas jest kraj spokojny i bezpieczny. Ma dzisiaj zagwarantowane bezpieczeństwo militarne, ale sami także o nie dbamy. Modernizujemy polską armię, modernizujemy polskie służby, policję, straż graniczną, straż pożarną, także tą ochotniczą. Nowe wozy, nowe wyposażenie, to wszystko, co jest potrzebne, wzrastające wynagrodzenia. Chcę, żeby to wszystko toczyło się dalej i chcę, żeby przyspieszało. Wierzę w to, że Państwo rozumiecie, że my wszyscy tego potrzebujemy. Tego potrzebuje Polska. Szanowni Państwo, proszę was o wsparcie. Proszę was o to, byście mobilizowali, by iść do tych wyborów. One są niesłychanie ważne. Już za dwa dni musi być rozstrzygnięcie. Proszę Państwa, miejmy tę moc, żeby brać ze sobą, namawiać, podwozić samochodem, żeby szli, żeby głosowali. Nasi bliscy, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, wszyscy. Wszyscy za Polską. Bardzo o to proszę. Korzystajmy z tego wielkiego demokratycznego prawa, ale i realizujmy ten w moim przekonaniu obywatelski obowiązek. Szanowni Państwo, z tego miejsca życzę Państwu na zakończenie dobrego i spokojnego weekendu. Za chwilę, dosłownie za chwilę będzie cisza wyborcza. Skończą się polityczne dyskusje. Proszę, żebyście mówili wszystkim tak. Usiądź, zastanów się, czy warto iść na wybory. Na pewno warto, bo decydujesz o Polsce. Ale zanim oddasz głos, pomyśl, jak zmieniło się i czy zmieniło się twoje życie pomiędzy 2015 rokiem a teraz. Jak żyło ci się przez 8 lat przed wyborem Andrzeja Dudy na urząd prezydenta, a jak żyło ci się przez te 5 lat, kiedy Andrzej Duda był prezydentem i kiedy realizował swoje zadania, które przyrzekł. Ja patrzę dzisiaj na Państwa z dumą, bo moje zobowiązania w większości zostały zrealizowane. Proszę jeszcze o czas na realizację tych pozostałych, drobniejszych w moim przekonaniu. Ale przede wszystkim chcę dalej budować Polskę z odwagą i z godnością. Mówiąc, kto w naszej historii był bohaterem, a kto był zdrajcą, bo jak wiecie, nie boję się tego mówić. Nigdzie, ani u nas, ani za granicą. Tak, cześć i chwała bohaterom. Niech żyje Polska! Wiecie, o czym mówię. Zawsze. To jest nasze wielkie bogactwo. To jest nasza zasobność, której nigdy nam nie odebrano i nigdy odebrać sobie nie pozwolimy. I trzeba jej bronić. I ja wam przyrzekam, że będę jej bronił do samego końca. Do ostatniego dnia mojej służby. Obiecuję wam. Będę zawsze
Niech opiekuje nam się Boży dziecko.